Cześć, cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Tak jak mówiłam, w warunkach polowych, czyli nie na YouTubie, ale mam nadzieję, że stream tutaj pociągnie. Witam Was w południu z wróżką, czyli odpowiedzi na Wasze pytania, które zadajecie drogą mailową. Wszystkie zasady są pod moimi filmami na YouTubie, ale zamiast odpisywać, postaram się zrobić tęże audycję, najwyżej na YouTuba wrzucić. Kawkę mam, także mam nadzieję, że Wy sobie też kawkę zrobicie i będziemy sobie działać. Może jeszcze lalę. O, żeby chociaż trochę ozdóbek było, bo czemu nie? Dobrze, pierwsze pytanie jest od Pani, która nie zgadza się na podawanie imion i nazwisk, czyli anonimową. Chodzi o dom, bo ja tutaj sobie przeczytałam. I o energetykę tych wszystkich, którzy oglądają. Dobrze. Kolejny mail. Że nie było odpowiedzi ani w wieczornym, ani... O! Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. I jednak stream nie poszedł, muszę na swoim siedzieć, bo połączenie bezprzewodowe jest za słabe. Czyli na tym idziemy. Dobra, ale lecimy dalej. Także tak jak mówiłam, tutaj odpowiedź była w czwartek w poranku z wróżką. Poranek z wróżką zaczął się, nie wiem, 10:17. Mniej więcej tak w czwartek było. Tutaj mam panią Agnieszkę, która zasypała mnie setką maili, prosząc o zwrot 10 zł, jeżeli nie widzę odpowiedzi na jej pytanie. Muszę sobie to zagwiazdkować. Oczywiście, że nie widzę na Messengerze, bo jakbym widziała, to bym odpowiedziała, prosta sprawa. Na wszystkie możliwe maile dziewczyna pisze. Dobra. Pani Anno, dziękuję za ostatnią patelę. Jak główienko niekarmiczne, to dam radę powalczyć i nogę się umyję. Bardzo proszę o sprawdzenie energetyki męża M po ostatnim oczyszczaniu i błogosławieństwo żywiołów na wzmocnienie. Dobrze, już patrzymy. Działania magiczne. Dobrze współpracujące. Energetyka nie za ciekawa, ale zmienia się już w ciekawszą. Wzmocnienie jeszcze się stanowczo przyda. Dobrze, to wysyłamy żywioły. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste. Przyzywam wszelkie wody przejrzyste. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Przyzywam moc ognia, tę, co nowe rodzi. Wzywam moc żywioł, stańcie wraz z nami. Oczyśćcie i wzmocnijcie swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie to moja wola, niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Widzicie, robię co mogę, ale jak mi padnie internet, to znaczy, że mnie się skończył pakiet. Bo jadę na telefonicznym. Tak jak mówiłam, będzie kiepsko z zasięgiem. Awe Big Megi, awe Iwonka, witajcie, witajcie. Pani Joanno, zwracam się do Pani o pomoc, bo już nie wiem, gdzie szukać pomocy. Mam wrażenie, że odkąd związałam się z moim obecnym mężem, ktoś rzucił na mnie czar. A, to ja z innego maila odpisywałam, że to trzeba w filmie sprawdzić. Bardzo dobrze. Więc teraz zobaczymy, skąd się dzieją te złe rzeczy, bo to albo nie wiem kto i nie wiem po co mógł ten czar rzucić, albo po prostu może być Wasza wspólna energetyka taka kiepska, że się źle dzieje. To już pytam, jak tam energetyka. Tutaj nie piszcie pytań, bo ja tutaj na czacie nie będę odpowiadała na pytania, także jak ktoś wie, jak ja działam, czyli działam na YouTubie, czyli pod wszystkimi filmami jest pokazane i powiedziane, jak rozwiniecie opis, jak. Możesz, Zoi, umieszczać tą krótką informację? Dobra, dzięki. To będziecie wiedzieć. Pytania na e-maila, dokładnie tak. Pytanie jeszcze do 28 kosztuje 5 zł, ale nie przesadzałabym, bo mi się może transmisja skończyć. No właśnie. Jak energetyka? Nic się nie podczepiło, jest brak energii, czyli ja przypuszczam, że Wy może funkcjonujecie w ten sposób, że nawzajem nie potraficie tej energii. To jest duża miłość i w ogóle jest pozytywnie. Trzeba tylko przy tych dwóch piątkach tą energię nawarstwić, więc nawet nie jest kwestia oczyszczania, tylko kwestia przyciągania dobrobytu, bogactwa i spokoju. I faktycznie, że najlepiej takie rzeczy robić rytualnie, więc pisać do mnie proszę na rytuał@gmail.com. Natomiast na moim kanale YouTube'owym jest mnóstwo filmów wzmacniających, więc też może Pani sama.
Dobrze. Pani Agnieszka chce rytuału. Pisać mi, kochana. Aha, bo mogę, bo mam klawiaturę. Mam pisać na rytual ezotarot@gmail.com. Dzisiaj warunki polowe, nawet za bardzo czatu nie widzę. Dziwnie mi się nagrywa, powiem szczerze, ale to nic. Damy radę, zrobimy. Dobrze, kto? Pani Monika. Dzień dobry, kochana hrabino. Nie, spokojnie. Ja tu mam czat, tylko tyle, że nie mam jak zerkać, bo mam pięć rzeczy, wiesz, nie po mojemu. Bardzo proszę o rozkład na październik, czyli rozkład ogólny. A wiecie, co ja zajadam? Będziecie zdziwieni. Normalnie podlaskiego Marcinka zajadam. Już zajadłam dużo, także wiecie jak jest, bo jestem pożeraczem marcinkowskim, ale po prostu... Dzień dobry, Romcia. Dobra, zobaczymy. Pani Magdalena, rozkład na październik. Następnym razem data urodzenia, Pani Magdaleno. Mam tutaj jeszcze... No to teraz Monika, przepraszam. Monika, Pani Monika 68. Dobra, rozkład na październik. W sprawach zawodowych mamy ruch energetyczny, możliwości, zakończenie starego, wejście w nowe. Uważać tylko przy karcie księżyca na niezbyt pozytywne działania międzyludzkie, ale Pani je pięknie wyłowi. W sprawach emocjonalnych ja bym w tym miesiącu październiku emocjonalnych spraw nie ruszała. Z tego względu, że można zburzyć ze sobą mosty, zbyt energetycznie zadziałać. Są jakieś niedomówienia, dziwne sprawy, więc warto by było, żeby... Na razie tego po prostu nie ruszać, o, tak to powiem. Nie jest to miesiąc dobry na rozwiązania wszelakie. Natomiast jeżeli chodzi o energetykę, karta złodziei energetycznych. Karta złodziei energetycznych. Także obstawiać się mocno, patrzeć, kto tam działa za plecami i będzie cudownie. Także tak. Coś miałam powiedzieć. Gdyby mi tu zaczęły jakieś zwierzęta chodzić, to jestem na podłodze. Żeby nie było. Takie tam, wiecie jak jest. Jakby zwierzęta chodziły, to co złego, to nie my. Dobrze. Witaj, Joanno. Proszę sprawdź, czy miejsce pracy... Tutaj mam to miejsce pracy, bo napisane byłoby dobre dla mnie. Nie wiem, czy warto składać papiery, bo sporo z tego sobie życzą. Pyta Pani Ewa. No dobra, zobaczymy, czy to miejsce pracy byłoby dobre dla Pani Ewy. Umowa byłaby dosyć zacna. Wzrostu raczej by nie było, tylko stagnacja. Miejsce pracy dosyć słuszne i stabilne. Nawet bym powiedziała, że można by było wykorzystać talenty i wejść w taki tryb świętego spokoju. Czyli przy tych kartach powiedziałabym, że oprócz tego, że szału rozwojowego nie ma, to byłoby to dobre miejsce. Ja bym złożyła papiery przy takich kartach. Tak, no jak przyjmą, to przyjmą. No, na tej zdrowej zasadzie. Dobrze. Pani Henryka. Joasiu, proszę nie czytaj. Chodzi o to, że Pani uznała, że nie ma sensu być z kimś. Może weźmiesz patelę. Czy tak naprawdę mojemu partnerowi zależy na mnie? Lub czy warto z nim jeszcze rozmawiać? Wiesz co, w pewnym momencie w ogóle nie warto rozmawiać. To tak Ci powiem. Ja zobaczę, jakie ma odczucia względem Ciebie. Dajcie znaki, że tam jesteście, kochani, bo normalnie czuję się pusta. Dajcie znaki, że jesteście. Dobra, czy... Co on tam sobie na Twój temat... On Cię bardzo lubi, się z Tobą przyjaźni. Emocje... Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Ale też kocha. Czy warto rozmawiać? Nie, kochana. Nie warto rozmawiać. Warto dać w mordę czasem. Bo to normalnie, jak łopatologicznie nie zrozumie, to już wcale. Czasem po prostu warto wymagać. Ja tu nie mam nic o rozmowie. Ale warto wymagać, dlatego że to nie chodzi o to, że to jest zły partner czy coś, tylko zacząć wymagać, tak jak niektórzy z tego, co czytam, wymagają i dostają. Patrz, jak wejdziesz na te same tryby, to będzie może normalnie. No. Awe Bławatek. Czy na D ciążą matryce, kody, śluby z poprzednich wcieleń? Na przykład jakie? Na przykład zobaczymy, co tam się wyrobi. Popatrzamy. Kody, matryce, na przykład jakie?
Bam, 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 bam. A czy na pewno zawsze z poprzednich wcieleń coś ciąży, ale na dzień dzisiejszy niewiele mi się pokazuje do odcięcia, oprócz stanu, kiedy on był płatną damą do towarzystwa, tak to ładnie nazwę, i takie naleciałości z takich energii mogą pozostać. Stresy, nerwy, bo to nie jest łatwa praca. O, dokładnie tak, czyli tak to może wyglądać. Czy to by było do odcięcia? Ja bym powiedziała, że tak, dlatego że wtedy mogą się wyłowić jakieś nowe rzeczy. Tutaj na przykład on może się zachowywać właśnie bardzo nerwowo ze względu na ten, no nie wiem, kod, doświadczenie może bardziej. O, może tak. A wy Odilek? Witam. Wielokrotnie korzystałam z przepowiedni, jedne się sprawdziły, inne nie. Proszę o postawienie kart na panią Magdalenę i pana B. Wie pani co? W porządku. Jeżeli pani jedne się sprawdzają, drugie nie, to bardzo dobrze, bo ja jestem z tych wróżek, które powtarzają, że absolutnie wolę, że ma się nie sprawdzić, jak ma być źle. Bo jakbyś wiedział, że się przewrócisz, to byś usiadł i po to są karty. Natomiast proszę postawienie kart na M i na B. Na przykład, nie wiem, czy kupicie nowy samochód? Proszę mnie tutaj skonstruować pytanie w bardzo wyraźny sposób. O, może pani źle zadaje pytania? Ha, 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 ha. Dobra. Odil mówi, jestem na podsłuchu, Teresa mówi, ja też. Dobrze, dobrze. Potem będzie na YouTubie, także spokojnie, tylko będzie bez czatu. Znaczy, jak się uda ściągnąć, bo jak mówię, Wi-Fi nie daje rady z transmisją. Daje rady z transmisją mój telefon. I zobaczymy na jak długo. Witam wszystkich jednorożców i najcudowniejszą hrabinę serdecznie. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, to chyba Kacper. Dzisiaj poproszę o sprawdzenie energetyki czakry mojej babci L i oczyszczenie i wzmocnienie. Proszę bardzo, patrzamy. Big Maggie leci do roboty, leć, leć, leć. Ja jestem w robocie, także spoko. Taka robota. Miałam wam odpisywać na te maile, ale mówię, spróbujemy. Chyba muszę sobie większy pakiet wykupić normalnie, internetowy w takim razie. Co też mam? Nie wiem, ile mam. Ale jak mam 5 giga, to mi na 5 filmów starczy. No, damy radę. Dobra. Energetyka babci. Przy karcie pustelnika, no to jak na babcie przystało i wiek babciowy, jest osłabienie, ale nie ma nic podczepionego, więc tak naprawdę to jest po prostu takie osłabienie. Jeżeli chodzi o czakry... Bardzo dobrze funkcjonuje jak na babcie. Ja wyślę jej żywioły po to, aby iż wzmocniły po prostu babcia Lili. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste. Przyzywam wszelkie wody przejrzyste. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Przyzywam moc ognia, ten co nowe rodzi. Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami. Oczyśćcie i wzmocnijcie Lili swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i ich działanie to moja wola. Niech tak się stanie. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. No. Komputru, komputru, działaj. Dobra. Witam pani Janno. Dziękuję za ocenę oczyszczania. Proszę o odpowiedź na kolejne pytanie. Czy uda mi się rozliczyć z byłym mężem w październiku i zamknąć sprawę podziału majątku? Już patrzymy. Witam Lenkę, witam Aleks, witam, witam. Dobra. Czy się uda w październiku? Powinno się udać, jeżeli by tam przekroczyło na 2 listopada, który i tak jest wolny, nieważne. Ale gdyby tam troszeczkę przekroczyło, to proszę się nie przejmować, ale tu jest taki ruch pokazany, taki bezpieczeństwo, spokój i święty spokój, że powinno się udać to właśnie zakończyć w tymże miesiącu właśnie. Także fajnie. Dobra, mamy pytanie anonimowo. Jestem z M od 21 miesięcy, jak ciąża słonia. I chcę wiedzieć, w jakim czasie mniej więcej, czy w ogóle coś się szykuje, jeśli chodzi o podarowanie mi biżu na palec serdeczny. Czyli pytamy wprost, czy będzie 2 pucharów. Czyli zaręczyny. Dobra.
Dobrze. Witamy Ewę, witamy Asię. Awe, awe wam, cydry, tęcza i marcinki, ciastka, ciastki. Się już tak przeżarłam tym marcinkiem, że można. Myślałam, że nie można, ale jednak można. Także. Nawet nie mam tu kontrolingu czasu. To zła platforma jest do robienia filmu. Dobra. No, oczywiście, że podaruję, no, tylko nie wiem kiedy. Jeszcze 1 miesiąc, 10 miesięcy może, no. Do roku czasu powinien być biżu na ten palec, no gwiazda jest. No druga karta, która te zaręczyny może wskazywać. O szczęście niepojęte. Jeszcze ludzie zaręczający się to z chęci, nie? A potem już jest tylko gorzej. Dobra. Pani jakaś pyta o siostrę na jej prośbę i o siostry męża, czyli pania, generalnie pani Alicja i mąż S. Czy S ma romans? Dobra. A w nawiasie po 60 roku życia też są takie dylematy. No nie, to by nie było życie, gdyby nie było takich dylematów. To wam się tylko wydaje, że jak macie lat 20, to 40-latki już nie żyją i seksu nie uprawiają. Potem jak się ma 40, to się wydaje, że jak się ma 60, to już cienko. Nieprawda. Póki życia, póty rozwiązłości różnych. Wiadomo, wiadomo. No. Także dobra, czy ma romans? Proste pytanie. Prosta odpowiedź, mam nadzieję. Nie ma romansu, aczkolwiek lekko się zauroczył w głowie swej, ale to nie jest romans, tylko zachwyt. Jak to się mówi, w starym piecu diabli palą, pewnie i tak do niczego nie dojdzie, aczkolwiek za uzdę i do, no, i do sypialni, powiedziałam. Także to nie jest romans, to jest zauroczenie, kretynizm po 60 roku życia, zamiast doceniać to, co się ma, to człowiek po prostu zaczyna sobie myśleć, że może będzie miał lepiej. Tak, na pewno. Na pewno są, w ogóle są atrakcyjniejsze inne 60 niż własna 60. A jak się weźmie 20, to co? To wykończy. Takie tam. Małgorzata mówi, że prawdziwej miłości to nawet małżeństwo nie popsuje. O! To mi się podoba. No. Pani Katarzyna. Szanowna Joanna, od paru dni boli mnie brzuch, czy to coś poważnego, co to może być? Pamiętajcie, że ja sprawy zdrowotne sprawdzam tylko energetycznie i do lekarza trzeba biec. Nie mam ochoty, żeby mnie zamknęli za diagnozy, których nie mogę postawić, szczególnie przez internet. Ja. No może być to coś poważnego, ja bym zrobiła USG brzucha. Tak, a energetycznie jest termos. Wiecie, kiedy ja mówię, że jest termos. Jak pierwsza i ostatnia czakra są w totalnej blokadzie, myślę, że należy zadziałać w dwie strony. Z jednej strony lekarz niech działa swoje, z drugiej strony należałoby te czakry pierwszą i ostatnią odblokować, bo jak się robi termos, to się kisi. Jakby starą zupę wlał do termosu i zostawił na 3 miesiące. Nie fajnie. Także energetycznie też, natomiast myślę, że może być to coś, co trzeba tam odpolipować, odcystować bądź odcudaczyć. Tak mi się wydaje. Dobrze, kto tam urodzinowo? Karolina urodzinowo, wczoraj urodziny miała. Wszystkie, pozdrawiam czcigodną Karolinę i wszystkie jednorożce z Grenlandii, gdzie obecnie jestem i gdzie internety słabo działają, przez co nie dane mi ostatnio zaglądać na kanał. Matko Bosko, a czy tam sprzedają na tej Grenlandii magnesy? Bo ja, wiecie, że ja zmuszam jednorożce, już z Grenlandii magnesa, to ja nie mam. Albo sprzedają coś, co może być typowo z Grenlandii, typu płatek śniegu zatopiony w tam, w czymś się zatapia. Ja chcę coś z Grenlandii. Kropka. Albo chociaż breloczek, ale z Grenlandii. Nieważne, że chiński, ale z Grenlandii. Jak to? Jednorożec na Grenlandii? Ja nie mam magnesu grenlandowego. Aż się zapowietrzyłam. Teresa się pyta, gdzie zadaje się pytania. Już zaraz będzie odpowiedź. Czekaj, czekaj sekundę. Dobra, urodzinowy. Pod moimi filmami na YouTubie Teresa wszystko jest wyjaśnione. Tutaj nie ogarnę wszystkie na raz, także spoko. Dobrze. We wrześniu sprawy urzędowe załatwione pozytywnie. Nowe aspekty zawodowo-finansowe w październiku, podwyższenie możliwości kwalifikacji w listopadzie, w grudniu, ja nie wiem, albo się zakochasz, albo zaręczysz.
Ale w każdym razie życzliwi ludzie. Pozytywne sprawy urzędowe w styczniu. W lutym mamy naukę, zdobywanie wiedzy i lekką oschłość, ale taką zdroworozsądkową. Bardzo radosny marzec. W kwietniu znowu pozytywne jakieś umowy, urzędy, wiadomości. Smutny maj. Wyrównuje wszystko czerwiec i lipiec, gdzie jest fajna praca, fajne zyski, ale kompletnie przygotuj się przy tych fajnych zyskach na solenne, solidne wydatki w sierpniu. O, teraz runy dla Ciebie. Słuchajcie, będziesz się musiała podejrzeć, ponieważ iż nie mam kartki, wiecie, polowe te warunki. Pierwsza. I druga. I dwa razy ta sama. Bardzo lubię, bo to wtedy fajnie wygląda. Są tak. O, takie urodzinkowe dla Ci. Grenlandia. Dobrze. Pani Ewa, czy mogłabym prosić o sprawdzenie, jak wyglądało moje poprzednie wcielenie, kim byłam? Można by było poprzednie, oczywiście, że tak. Teresa mówi, nie mam maila. Teresa, to faktycznie, że jest zablokowana droga do zadawania mi pytań. Jak masz fejsa, to możesz zawsze zadać pytanie. O, widzisz. Zresztą, jak masz fejsa, to chyba musisz mieć maila, bo się fejsa na maila zakłada, więc mam wrażenie, że jednak masz maila. A nawet możesz o tym nie wiedzieć. Kto się pode mnie tu podszył? Ty pisz jako ty, nie ja, bo ja się nie rozdwajam. Bilokacja, to się przełączaj. No. Dobra, poprzednie wcielenie. Szybkie i energiczne. Tam się dużo działo. Szczególnie w zarobkowaniu majątkiem, prowadzeniu działalności i magikowaniu. Byłaś czarodziejem, który miał świetne pieniądze. Znaczy naprawdę, byłaś świetna w swoim fachu. Tworzyłaś, oprócz tego, że na przykład stworzyłaś Hogwart, to jeszcze mogłaś stworzyć przytułki, tego typu rzeczy. Oddawałaś się ludzkości, bardzo pozytywne wcielenie. Jak to działa na dzisiaj? Nie umiesz usiedzieć w miejscu, ciągle czegoś się uczyć, tylko kwestia wykorzystywania swoich talentów. Czyli byłaś czarodziejem, który działał bardzo szybko na rzecz ludzi, tworzył dużo, nie tylko magii, ale i technicznych rzeczy, tak jak ja chcę Hogwart stworzyć. To tu już było. To teraz po prostu leć w te piękne, cudowne energie, możliwości wszelakich. Edyta się pyta, czy na moje pytanie, które wysłałam na maila, też tu będzie. Zależy, jak wysłałaś na pytanie film i jest to pytanie do filmu, to będzie. Jak mi nie wyłączy streamu, ponieważ iż jadę na telefonicznych zasobach, więc może być różnie, a jak nie, to będzie mailowo, ale zawsze będzie. Dobra, mamy układ Mabon, które sobie zbieram. Ile ich mam już? Trochę mam, będę musiała to zrobić, ale to już w domu zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Mabonów już mam. To jest ten układ premium za dychę. Do 21 września go się robi, także będę robić osobne filmy, aczkolwiek już raczej w domu, żeby to przestreamować normalnie. I teraz tak, proszę nie czytać wszystkiego. A, pytałam, czy znajdę dobrą pracę, z niej wynika, że owszem, ale do marca. A ja bardzo potrzebuję teraz nawet cokolwiek. A właśnie, i tu się mamy, Pani Małgorzato. Pani pytała o dobrą pracę i ja stawiałam kartę na dobrą pracę. A teraz postawiamy na cokolwiek. I widzicie, jak się dobrze zada pytanie, w sensie, ja wiedziałam, że tak będzie. To znaczy nie wiedziałam, że może Pani zapyta jeszcze o to cokolwiek, ale wiedziałam, że tak może być z tego względu, że dobra praca, no to był tutaj ten marzec, tak? Tam była to trójka buław. Natomiast jak Pani pyta o po prostu pracę, bo trzeba przeżyć i źreć trzeba, to pytamy o po prostu pracę. No. Powinna Pani szukać gdziekolwiek. Ja nie bardzo mam tutaj raczej branżę ubezpieczeń. Może być to praca urzędowa, ale może być to równie dobrze praca umysłowa na recepcji. W ciągu 3 tygodni jest Pani w stanie znaleźć pracę jakąkolwiek, żeby przetrwać ten okres szukania dobrej pracy. Na rachunki i na żarcie musi być. A dobra praca jest na to, żeby było ponadto. Więc teraz jest Pani w stanie w ciągu 3 tygodni znaleźć po prostu cokolwiek i polecieć dalej. A, widzicie, dobra praca, a po prostu praca to jest różnica. Awe Ewa. Tak, a propos 5 zł, to do 28 5, potem wszystkie usługi drożeją o 2 zł. O.
Witam Pani Jasiu, potrzebuję pomocy. Moja córka dostała się do szkoły branżowej. Załatwiła mi praktyki w salonie fryzjerskim. Poszła tam 2 razy i szefowa jej nie pasuje. Trudno. Życie jest takie, że się takiemu dziecku mówi, słuchaj, całe życie to Ci wszyscy pasować nie będą. Jak masz coś do zrobienia, to po prostu trzeba to robić. Czy jak znajdę w innym salonie, to ogarnie i będzie wszystko dobrze, poradzi sobie. Kochana, a od czego jest Twoja... Ile ona ma lat? No dobra, jeszcze jest pod Twoją techniczną opieką, ale Ty zacznij je trochę życia uczyć. Dobrze, czy jak znajdzie Pani w innym salonie, to ona się ogarnie, czy jest po prostu maruderem hormonalnym młodym? Chyba jest trochę maruderem hormonalnym młodym, niestety. I gdzie by nie była tam, i tak będzie musiała się podobnie ogarnąć. To nie jest dobry pomysł, ale nie jest też zły, tak? Może Pani zmienić 3 salony, ale i tak będzie nie za bardzo zadowolona, ok? Także myślę, że już w tym wieku powinna się nauczyć, że jak ma swoje obowiązki, to się te obowiązki po prostu doprowadza do końca. Chyba, że jest stalking, mobbing i w ogóle, ale to wygląda raczej na zasadzie robota. No tak, no ona ma lat 15, może tak być. Okej, może tak być, po prostu. Ewa mówi, że stoi i czeka na pasażera, to mogę posłuchać. Akurat widzisz dobrze, że słuchasz, bo pokazał się jeszcze jeden kontakt na Chiny tu w Polsce. Moje pytanie jest takie, z którym pójdzie szybciej i lepiej sprzedaż kosmetyków z bursztynem? 1 przez Rosję, 2 czy przez polski kontrakt? A nie można robić przez wszystko, jak masz tego trochę, bo może nie można, nie wiem, może są jakieś wyłączności, ale... Dobra. No, podobnie. Jedni mogą tam sprzedawać, drudzy ówdzie. Kochana, ja myślę, że ja nie wiem, które jest lepsze. Żadne nie jest lepsze. Podobnie jest. Więc chyba trzeba po prostu ogarniać wszystko, kochana. Gdybym musieć się zdecydować, ja bym nie umiała przy tych kartach. Pracuj nad wszystkim, zobaczysz, co wylizie. O, tak to powiem. Oba dobre i tak pójdzie. Pani Magdalena, jestem tu nowa, więc co to jest za kanał na YouTubie? Czy można prosić o jakiś link do niego? Kochanie, wejdź na YouTube'a i wpisz sobie Joanna Wiśniewska-Wróżka. Tam jest 4000 filmów codziennie, robię odpowiedzi na Wasze pytania. Na YouTubie właśnie. Natomiast problem jest taki, że teraz nie jestem w domu, więc wygląda to jak wygląda. Na dywaniku, kawka, runeczki, troszkę światełek. Musiałam lecieć, bo przecież świczki nie wzięłam z domu. Po świczki dzisiaj rano, żeby ten Marcinka przy okazji zapodałam. Ciamkamy, tujemy, wiesz jak jest. Bardzo fajnie jest. Witam Pani Joanno. Mam pytanie odnośnie mojego partnera obecnego. Czy jest to osoba, z którą mogę wiązać swoją przyszłość? I to jest bardzo fajne pytanie, dlatego że mamy lekko sentymentalnie nieokreślony czas. W sensie nie na zawsze docelowy do śmierci, pytanie czyjej. Także bardzo fajnie zadane pytanie. Czy można z nim wiązać swoją przyszłość? Znaczy z każdym można, ale czy to będzie dobra przyszłość? O, zaraz zobaczymy. I raz, i 2, i 3, i 4, i 5. I dlaczego tak? Bo upierdliwy. Dobra. Można z nim wiązać swoją przyszłość, dlatego że jest domowo w miarę logiczna. Oczywiście będzie Pani miała od czasu do czasu odruch utopienia gościa w łyżce wody. Dlaczego? Bo jest upierdliwy. Czasami. O, Aweka Szubka. Także myślę, że tak, 10 monet jest już odpowiedzią królowa monet, tylko podejść do tego dobrze, nie zrobić się tą panią, która tylko szoszy gotuje. Kobieta ma być kobietą w domu, kobieta może mieć focha, takie różne ważne rzeczy, wie pani, jeszcze trzeba na początku nauczyć faceta, jak funkcjonować w związku. Mnie się to nie udało, no ale ja nie miałam długich związków, więc uciekali na osiołku przez pustyni żar. Mniej więcej tak. Ostatecznie jeden wylądował w Australii ze strachu przez przeklnę cię, jeżeli mnie porzucisz, przeklnę cię. Dobra, wracamy do maili. Proszę o wróżbę anonimową. Moje dane. Pytanie dotyczy sfery miłości. Nie wiem, czy dobrze je sformułuję. Czy w najbliższym czasie spotka mnie stabilny, poważny związek? Bardzo dobrze pani tutaj sformułowała. Pani Kaszubka mówi, nie ma to jak słuchać hrabiny i pić kokosową kawkę. A ja mam najlepszą kawkę ever. Dorota mnie nauczyła, że to jest bardzo dobra kawa i sobie normalnie zapodałyśmy. Nie? Dobra.
w najbliższym czasie, to jest ta jednostka czasu, której ja nie wiem, co to jest, ale nieważne. W najbliższym czasie, ja powiem Pani tak, w najbliższym czasie Król Pucharów, serdeczny, miły, ciepły człowiek, w najbliższym czasie Rycerz Monet, rzeczowy, uczciwy, porządny człowiek, i Osiołkowi w żłoby dano 2 monet. Nie wiadomo, kogo wybrać. Ale tak naprawdę to trochę będzie taki wybór między dżumą a cholerą, bo w najbliższym czasie pojawiają się osoby do znajomości, ale jeszcze nie do związków. Natomiast związek pojawi się w 2 lata, z bardzo dobrymi perspektywami na harmonijną relację. Natomiast teraz mogą być znajomości na dłużej, krócej. No, nie jest powiedziane, że my za każdego człowieka, którego poznamy i z którym się zwiążemy w jakiś sposób, musimy, za przeproszeniem, do końca życia egzystować, tak? No właśnie, więc jakieś tam znajomości, wybór, Osiołkowi w żłoby dano, ale się dzieje. Dobra. Ewa mówi, że dobrze usłyszeć Twój głos. Byś się... O! Co Wy macie z tym jej głosem? Warczy. Spycha człowieka na dywan. Normalnie. Nie, no ładnie, ładne tło jest dywanowe. No specjalnie odkurzyłam raz w miesiącu. Dobra. Czy w tym roku podejmę drugą pracę oprócz tej, w której pracuję? Pyta pani Marlena. Okej. Czy w tym roku, może Pani podjąć w tym roku drugą pracę? Rycerz Monet to jest praca, as mieczy i pomysł, gdzie szukać i w ogóle znalezienie. Karta maga, wszystko w moich rękach i mogę. I nawet jeżeli by się wiązała z lekkim dojazdem albo była takimi rzutami, to oczywiście, że tak. I nawet to bardzo dobre karty wychodzą słuszne i pieniądz fajny, więc myślę, że warto. A ktoś chciał pytania za darmo, aż się wzruszy, zaraz powiem. Czy ja muszę kogoś opierniczać? O Jezus, co ja tutaj... Słuchajcie, jakbym coś nacisnęła... Coś mi wyskoczyło, jest seksowny. A, to nie ja, to wy piszecie. Dobra. Myślałam, że ja już coś... Gdybym nacisnęła coś na zasadzie rozbieram się o godzinie 20, sorry, to jest... Wiecie, nie bardzo wiem, jak się te streamy tutaj robi z tego fejsa. I nie będzie to prawdą. No dobra, chyba że za 500. Żartuję. Spojrzenie po tytułu. What? Oh my god. Dobra. Droga Pani Joanno, dziękuję za poprzednie rozkłady. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziś zaczynam kurs. Umowa jest taka, że ja robię kurs, a dziewczyna, u której go robię, zatrudnia mnie po kursie. Niestety mam pewne wątpliwości. Czy faktycznie mnie zatrudni? Jeśli tak, to za jakie pieniądze? To może być problem, bo zatrudnić to może... Nie przechodzimy tędy. Chodź na to. Ja mam ucho, psie ucho mam. O, prawie. Omiń to. No. Dobra, nie wołaj, nie. Leżeć. Jak się mówi do psa? Ja mam koty. Leżeć. Dobry pieseczek. Dobra. Także jakby tu jakieś zwierzę przebiegło, to co złego, to nie my. Dobra, czy zatrudni? Zatrudni pieniądze jak na zatrudnienie ucznia, tak? Bo to tak trzeba brać. Nie będą najgorsze, ok? No, także wcale to tak bardzo źle nie wygląda. Ale iść z dobrym nastawieniem, to jest czasem najważniejsze. O, pani Dorota na pełnię. A jedna Bławatek będzie szukała potem. Na rytual. O, ezotarot. Ja się zastanawiam czasem tak, bo ja mam 3 maile. Rytuał, ezotarot, to tak sugeruje nazwa, że chodzi o rytuały. Pytanie film tak sugeruje nazwa, że chodzi o pytanie na film. A esotarot taki po prostu sugeruje, że można na wszystko inne. Ale może to jest za trudne. Normalnie. No. Mi. Prosiłabym panią i pani karty o pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na mój sen. Dzisiaj śniła mi się moja zmarła babcia, dużo rozmawiałyśmy. Ona miała się dobrze fizycznie i była pogodna. A jaka miała być? To już ją nic nie boli, tam to już jest inaczej. Opowiadała o swoim życiu, a później śpiewała mi jakąś staropolską pieśń. Babcia pochodziła ze stron wschodnich naszego kraju, nie znam tej pieśni, ale nigdy nie słyszałam.
Mówiła, że ma już 100 lat i właściwie tyle jej wystarcza, ale nie była zmęczona. Nie rozumiałam, co ma na myśli, bo jak umarła, miała 86, ale po przebudzeniu obliczyłam, że faktycznie tej jesieni miałaby 100 lat. Czyli przyszedł ta pozostałość energetyczna, bardzo fajnie. Dodam tylko, że prawie nigdy mi się wcześniej nie śniła, może dwa razy na przestrzeni kilkunastu lat. Jaki mógł być cel jej wizyty? Okej, miłość jest celem. I sobie pójdzie dalej, może przejdzie i w ogóle. I danie dobrej energii jest celem. Także tutaj okej, bardzo fajnie jeszcze śpiewała. Pamiętajcie, gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, nigdy nie śpiewają. Czyli jak już słyszymy muzykę we śnie, to będzie dobrze. Czy to musisz ją oznajmić, że musi cicho wchodzić? Dobra. Anonimowo pani O. Czy A będzie moim docelowym lub na dłuższy czas partnerem? Czy to się zakończy? Innymi słowy, jak potoczy się ta znajomość? No to już patrzymy. Można się zapisać na dzisiejszy rytuał pełni. Postaram się wejść na streama. Jak będzie padać, nie zadziała. Ale postaram się wejść na Facebooku, bo na YouTubie to nie da rady. W ogóle takiej opcji nie ma. Natomiast się odbędzie, tak? Się odbędzie. Także tak to będzie. Świeczkę akurat pełniową wzięłam, natomiast świeczki ołtarzówki nie wzięłam. Musiałam lecieć normalnie, zakupować. No, tak było. Dobra, jak się potoczy ta znajomość? Wróć. Muszę w ogóle stawić na fejsa reklamę, że już ostatni moment na zapisywanie. Głupio się toczy. Nie komputer. Jeszcze mi coś popsuł. Ale jak? Dobra. Gdzie? Dobra. Głupio się potoczy, bo ja mam oczywiście związek i relacje. Po prostu. Na długi okres czasu. Ale potem totalne wbicie noża w plecy w postaci zdrady. To potem to można ominąć, bo my co dziennie wybieramy jakieś ścieżki i to nie musi tak być, ale no, czemu karty się sprawdzają? Bo często tak bywa, bo nie pracujemy nad tematami. To jest długa, fajna relacja partnerska przy dwójce pucharów, ale potem wychodzi po prostu zdrada. Co nie oznacza, że się na to nie trzeba godzić, tylko jeżeli wiesz, że może nastąpić koniec za parę lat, no to sorry, ale bez intercyzy nie wychodzisz za mąż, żeby potem nie było szarpania o majątki. Nie sprzedajesz swojego mieszkania, żeby kupić wspólny dom, żeby potem nie było szarpania o majątki. Czyli ty pomyśl o tym, żeby nie musieć, a móc, a resztę to jeszcze, daj Boże, no może się coś pozmienia. Ale na psy, koty, ale na dzień dzisiejszy wygląda to właśnie w taki sposób. Ty po prostu mądrze w to wchodź, bo to może być na długo, tylko no, przy 60 może odbić i piorun wie. Jakby coś tam się działo, może będę żyła, będziemy radzić, ale wiesz, ty mądrze po prostu wchodź w ten związek, bo on wygląda na długo dobrze, tylko że potem klękajcie narody. Monika mówi, tej nocy byłam w tylu miejscach, niesamowite. A ja, jak padłam, to byłam w jednym miejscu po prostu padnięta. Ale to tylko przez to, że klątwy uroki auto me opanowały, a dzisiaj już jeździ. Ja myślałam, że nie dojadę. O, było zabawnie. Znaczy wczoraj też dojechało, ale skrzypiało. A dzisiaj nic nie skrzypi. A może coś wpadło gdzieś i wypadło, bo to tak aż... Nie mam pojęcia, nic nie szarpało, tylko skrzypiało. Dobra, kolejne pytanie. Dzień dobry Pani Joanno, dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pytanie, czy ktoś rzucił na mnie urok? Pyta Pani Wioletta. Dobra, patrzamy. Czy jakieś normalne klątwy uroki tutaj. O, pani, ja to rzadko mówię, bo to wszystkie wróżki straszą, a potem mówią, za 500 zdejmę. Ale tu bym powiedziała, że faktycznie jest rzucona zła energia. Natomiast również ma pani bardzo dobrą ochronę, dlatego to nie widać tak, jakby to mogło być. Czy to ściągać? No tak, żeby się łatwiej żyło. Może pani to ściągnąć poprzez któryś rytuał oczyszczający na moim kanale. Albo ja mogę, to tam ma pani na dole maila rytualnego, tam należy pisać. Ja wam zawsze mówię, najpierw wy, alternatywa, jak sobie nie dajecie rady, to ja. Dobrze, Charlotte. Czy do końca kwietnia 2020 uda mi się zrobić wszystkie papiery i wyjechać do Szwajcarii do pracy jako fizjoterapeuta? Już patrzamy.
Kasia mówi, że jestem nieśmiertelna. O, nie takie budy bywały. Dobra, dobra. No tam nie wiem. Znaczy ja wiem, że jestem nie do zajechania jak karaluch, ale śmiertelna to raczej jestem. Dobra. Czy uda się Charlotte wyjechać? A dlaczego nie? Oczywiście, że się uda. Oczywiście, że przy tym milion przeprowadzkowych kłopotów i wychylonego jęzora, żeby to wszystko pozałatwiać, a to jest do zrobienia stanowczo. Tylko właśnie papiery, a nie wcześniej. Pani Sylwia. Bardzo proszę o odpowiedź. Jedno pytanie. Kiedy poprawi się moja sytuacja finansowa, abym mogła spłacić kredyt? Pani Sylwia, chyba jest pani... Nie, nie jest pani nowym jednorożcem. Ale pani wie, że ja zawsze powtarzam, się sytuacja finansowa sama nie naprawia. Naprawia się poprzez A. znalezienie, B. ukradzenie, C. Wygranie, D. bogatą ciocię z Ameryki, zostawiającą testament. No, na milion przypadków jeden się może zdarzyć. Sytuacja się poprawia, jak my zmienimy A. pracę na lepsze, B. dostaniemy pracę, jakiej w ogóle nie mamy, tak? Czy takie proza życia. Ale pytanie, kiedy będzie pani mogła spłacić kredyt? Ja myślę, że w pół roku do 7 miesięcy jest pani w stanie zarobić więcej pieniędzy, niekoniecznie tam, gdzie pani jest w tym momencie. I można będzie mówić, że koło 3 lat jest już wyjście z takich kłopotliwych finansowo-kredytowych sytuacji. O, uwaga, uwaga. Chodź tu, czarny, chodź. Pokaż się widzom. No chodź. Mi. Rufus. Patrzcie, że poza kamerą. Powinnam to zrobić tak. Mi. O, smacznego. Smacznego. Ja już się przyzwyczaiłam z kotami żreć z jednej miski. Ale jednak chyba... Ja, to są tylko karty. Tak, Rufusek. Mhm. Ale jak zwiał. Dobra. Tutaj padło pytanie, jak wybieram karty do tego, do programu. No wybieram tak, że mam parę ulubionych talii, se wybieram. A jak jestem na wyjeździe, to mam talię pod tytułem Mały Rider White, dobry na wszystko. Wszędzie się zmieści. Wszystko widział, wszystko wie. Dobrze, czyli tutaj było. Spłacę kredyt 3 lata. Ładnie, ale no wiadomo, sytuację trzeba zmieniać samemu. Się sytuacja, to się raczej nie zmienia. Dzień dobry, pani Joasiu. Moje pytanie dotyczy snu z dzisiejszej nocy. Śniło mi się, że zmarł mój tata. O, to jest bardzo dobry sen, dlatego że wtedy jak ta osoba żyje, to oznacza długie życie, tak moja babcia mówiła. Nie mogłam w to uwierzyć i finalnie próbowałam go dobudzić. Co to może oznaczać? Sen był męczący. Powracający przez całą noc. Nie, on chyba niewiele oznacza. Czyli to, co starzy mawiali, jak komuś śni się śmierć, to długie życie wróży, to prędzej to. Tu mamy taki święty spokój. Męczący, bo męczący. Ile razy ja się z płaczem budziłam, że mnie matka umrze lata temu. Także nie martw się, córuś. Jak się śni czyjś pogrzeb, to znaczy, że będzie długo żył. Nie warczymy. Dobra. I witam Pani Joanno, a Wy jednorożce. Proszę o położenie kart na pytanie. Co mam zrobić, żeby znaleźć lepszą pracę? Pyta Pani Katarzyna. Już patrzymy. Andrzej mówi, że jeszcze ma 4 akwaria. O, ja niedługo będę miała akwarium. Też. Bo ja kocham rybki, tylko czeka całe wyposażenie i akwariumek czeka. Już nie miałam gdzie go postawić. Kto by nie miałam. Dobra. Co ma pani zrobić? Na poziomie głowy trzeba by było nie żyć złudzeniami, tylko wejść w nową drogę. Nie, że wszyscy mówią, że trzeba się trzymać starego. Stare jakoś nie daje efektów, więc za przeproszeniem trzeba iść w nowo, a nie się bać. Serce już jest gotowe na to.
I nawet jakby to miał być biznes, przedsiębiorczość, to można spokojnie, a w działaniu. Kurs, szkolenie pod kątem i z pełną ufnością do możliwości wyborów własnych po prostu iść w nowe. Po prostu, czyli jak pani jest nawet od 50 lat sekretarką, a chciałaby zostać akrobatką, proszę bardzo. O. Pani Danuto, następnym razem datę urodzenia poproszę również. Pytanie jest, czy wyjdę z kłopotów finansowych. Znaczy wiecie, moja mama zawsze mówiła, że nie ma takich rzeczy, które nie przemijają. I szczęście przemija, i nieszczęście przemija. Grunt to się umieć cieszyć małymi rzeczami, bo tak naprawdę one nie przemijają, bo zawsze się można cieszyć czymś małym. Na przykład można się cieszyć z tego, że się robi program na dywanie i jest cool. Można. Ma pierdoła, a jak zwykle turkus we włosach. Turkus we włosach, potargał wiatr. A wy, Monika? Ale takie pytanie, czy wyjdę z kłopotów finansowych? Wyjdziesz. Tylko pytanie może tak, jak wyjść z tych kłopotów finansowych? O, Boże, spojrzałam na rozmiar swojej bluzy i wiecie, ile iksów naliczyłam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, dobra. Do przeżycia. No pewnie, że tak, ale no 5 x-ów, to co to jest? 5 x-ów to jest normalna, średnia europejka. No ja się spodziewam, że jestem normalną, średnią europejką, ale tak spojrzałam. No ale dla Chińczyka jesteś 5 x-elką. O Boże. Tak. Sposób wyjścia z kłopotów finansowych, rycerz monet, rzetelna praca za rzetelne pieniądze, 7 buław, rozmowy kwalifikacyjne, więc zmiana pracy na lepszą. Kiedy? Do 3 to jest i tak spore zamieszanie, bo widocznie to są takie kłopoty, z których naprawdę trzeba wychodzić, ale da się umówić i z urzędami, i z ludźmi. Tylko, że musi być więcej pieniędzy. Wie pani, no pani z tyłka nie wytrzaśnie. Teraz jak jeszcze wejdzie wyższa minimalna i 500 plus razy 500 plus i 300 na kota, to będziemy mieli taką inflację, że klękajcie narody, więc tylko podwyżka, lepsza praca i tylko takie rzeczy. Inflacja pójdzie strasznie, to mówię wam ja, wróżka marketing Joanna, wcale nie z kart. Będziemy się za kieszenie łapać przy żarciu, bo no, żarcie trzeba kupić. Możemy sobie nie kupić butów, bo sobie możemy butelki PET wykorzystać i stare szmaty i też będzie ciepło i nieprzemakalnie, ale żarcie trzeba kupić i pójdzie do góry strasznie. Dobra, także tylko przez zmianę pracy i to około 3 i tak jest zamieszanie, dopiero wychodzenie. O. To co mlaska, to jest pies. Od paru lat co jakiś czas śni mi się mój znajomy, z którym nie mam kontaktu od parunastu lat. Nie myślę o nim, żyję sobie spokojnie w swoim małżeństwie. Co mogę zrobić, aby M odszedł z moich snów? No to ja już tutaj nie muszę stawiać kart. Na moim kanale jest rytuał odcinanie strun. Widocznie coś tak się powiązało, że od czasu do czasu daję o sobie znać. Zrobić sobie chociażby ze 3 razy. I najlepiej przez 3 nowe. O. Dzień dobry Pani Joanno. Mam poważny dylemat w kwestii pracy. W przyszłym roku kończę studia, zmieniam zawód. Chciałabym wiedzieć, czy zostanę w obecnym miejscu pracy, czy powinnam odjść zupełnie nowe miejsce. A po ciorta Pani kończy studia, jak ma Pani nie polepszyć sobie? No, no przecie. Co ma Pani zrobić? No, ile trzeba przeczekać, to trzeba przeczekać, sprawy urzędowe pozałatwiać i poszukać sobie pracy drugiej, która da wzrost dochodów, czemu nie? Oczywiście, że zmiana. Nieważne, czy to będzie ta sama praca, czy inna praca, ma Pani większe kwalifikacje, starszy wiek, większy staż, po prostu trzeba będzie zmienić pracę na wyżej płatną. Zwyczajnie. Znaczy niezwyczajnie, bo tak naprawdę znaleźć dobrą pracę trzeba się nachodzić, ale zwyczajnie tak. No. Kiedy ukaże się film? Dostałam informację na kanale, ale nie ma filmu z dnia dzisiejszego. Jak wygram z Facebooka, bo tam nagrywam właśnie. Dobra, czyli wszystko jasne. Dobra, słuchajcie kochani, oszczędzając internet nie żegnam się z wami wylewnie, tylko życzę wam brokatu, cydru i tęczy. Staram się wchodzić na fejsie z tymi normalnymi naszymi rzeczami, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, wylizie. Jak nie będzie zasięgu, to nie będzie. O, po prostu. No, także buziaczki dla Was, dzięki za wysłuchanie, film będzie na YouTubie, a wszyscy nowi, którzy oglądają, zapoznajcie się z regułami wszelakich rzeczy pod moimi filmami na YouTubie, tam jest po prostu, jak rozwiniecie opis ogłoszeń, wciorta i tam wszystko wiadomo. Także buziaczki Wam, cydr, tęcza, brokat i do zobaczenia w momentach, kiedy będę w stanie streama puścić.
Do 21. Mam nadzieję, że się uda. No, dokładnie. Pa, pa, pa. A jak nie, to wszyscy zapisani na pełnię 21.05 zapalają świece. A jak się uda, to będzie transmisja. Ale na fejsie. Dobra. Pa, 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 pa. Oszczędzam internet. Pa.